Dobry wieczór Państwu. Witamy na specjalnym wieczorze współorganizowanym przez Klub Ronina i Solidarnych 2010. Specjalne spotkanie ze specjalnym gościem, z panią Marią Schonert-Biniendą. W tym miejscu zawsze są oklaski. Bo inaczej kwiatów nie można dać. Nie tylko żoną pana profesora Biniendę, ale ekspertem prawnym także w sprawach Smoleńska, a także przedstawicielem prawnym części rodzin smoleńskich, ale od kilku dni wiceprezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej i to od spraw polskich. Tak nie było to łatwe, że pani Maria wygrała głosami 41-40, co jest niezłym na przyszłość prognostykiem, bo już trudniejszego wyniku nie będzie. Ponieważ pani Maria jest u nas po raz drugi, to coś przyniosłem, to jest plakietka od Klubu Ronina dla pani Marii na pamiątkę dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję. Honorowe członkostwo. Dziękuję bardzo. Ale to nie koniec, bo pan Stanisław Szymański też coś ma dla pani. Mógłbyś wręczyć? Droga pani, szanowni państwo, jako organizator biegu Puchar Rotmistrza Witolda Pileckiego, kolejnego już biegu, mam ogromną przyjemność i zaszczyt wręczyć pani medal wybity z okazji 7. biegu o Puchar Rotmistrza Witolda Pileckiego, który odbył się w tym roku we wrześniu w Warszawie. Pani Mario, może to odwrócimy, żeby kamery to widziały? Tak. Pani od jutra. Tak. I oddaję pani głos. Haniu, jeszcze chcesz coś powiedzieć? Ja tylko mogę powiedzieć, że te czerwone róże odzwierciedlają stopień naszych uczuć solidarnych dla pani mecenas. Serdecznie witamy także my, skromna nasza bojówka, jak również wiele solidarności i różnych akcentów takich bliskości ze Stanów Zjednoczonych napływa równocześnie w trakcie tego spotkania. Także również Polonia tam śledzi i czeka na to, co dzisiaj usłyszę od pani. Dziękujemy bardzo za przybycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Solidarnym 2010. Dziękuję Klub Ronina. Dziękuję Państwu za takie serdeczne przyjęcie. Dzisiaj moja prezentacja dotyczy takiego tematu, który chyba jeszcze nie był poruszany tutaj w Klubie Ronina. I jest to temat wyzwanie. Przynajmniej tak ja to traktuję. Dlatego, że z jednej strony jest to temat prosty, ponieważ wszyscy jesteśmy świadkami wydarzeń bieżących. Nawet dzisiaj prasa polska jest pełna informacji na temat sytuacji międzynarodowej, sytuacji bezpieczeństwa Polski. Także uczestniczymy w tych wydarzeniach na bieżąco. Jednocześnie jest to temat niezwykle trudny, dlatego że my Polacy często odczuwamy, mamy takie głębokie poczucie, że najważniejsze decyzje dotyczące nas są podejmowane ponad naszymi głowami i że my nie mamy na nie wpływu. I mamy takie poczucie bardzo, powiedziałabym, destruktywne, że my nic nie możemy, biorąc pod uwagę grę wielkich mocarstw, biorąc pod uwagę wielkie siły międzynarodowe. I takie myślenie, proszę Państwa, powoduje, że my ustawiamy się w pozycji przedmiotu tych rozgrywek, a nie w pozycji podmiotu tych rozgrywek. Ja bym chciała postawić taką tezę, że bez względu na to, jak małym państwem jesteśmy, bądź jak dużym w relacjach międzynarodowych,
to zawsze mamy szansę być podmiotem i zawsze mamy szansę i możliwość wpływania na relacje międzynarodowe i na naszą przyszłość. Tylko musimy chcieć podjąć to wyzwanie. A my poprzez naszą historię jak gdyby poddajemy w przedbiegach, nawet nie próbujemy. I dlatego ja chciałam właśnie poruszyć ten temat katastrofy smoleńskiej w kontekście stosunków międzynarodowych i będę kładła nacisk na to, co się działo na arenie międzynarodowej w okresie poprzedzającym katastrofę i w okresie po katastrofie do dzisiaj. Bo można powiedzieć, że toczy się jakaś burza ponad naszymi głowami i od czasu do czasu jakiś piorun na nas z tej burzy spada. I teraz pytanie, czy my możemy kontrolować tą burzę i na ile, żeby te pioruny na nas nie spadały. No tak chciałabym to ująć. Dlaczego jest to bardzo trudny temat? Dlatego, że relacje, polityka świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego jest najbardziej znana i najbardziej istotna w stosunku do Rosji. Czyli katastrofę smoleńską należy rozpatrywać w kontekście relacji Polska-Rosja. Ale ta katastrofa odbyła się również w bardzo skomplikowanym układzie międzynarodowym i tu właśnie pokazuje, jakie relacje międzynarodowe oddziaływały na relacje Polska-Rosja. Proszę bardzo, Rosja-NATO, Rosja-USA, Rosja-Niemcy, Rosja-Europa Centralno-Wschodnia. To tylko ten najbliższy krąg tych wzajemnych zależności, które miały wpływ na sytuację Polski w momencie katastrofy smoleńskiej. Dlatego moja prezentacja dzisiaj będzie w dużej mierze koncentrowała się na przypomnieniu faktów, bo my wszyscy o tych faktach gdzieś kiedyś słyszeliśmy, ale dopiero jak się je wszystkie, że tak powiem, ułoży po kolei, to dopiero wyłania się pewien obraz, który pozwala nam na zrozumienie, gdzie byliśmy i gdzie jesteśmy. I dlatego też, przepraszam z góry, ale będę powtarzała niektóre wydarzenia, ponieważ one mają istotne znaczenie dla różnych relacji. Dlatego ta moja prezentacja jest taka, może być dość skomplikowana i bardzo chętnie będę chciała od Państwa otrzymać uwagi, jak to uprościć, czy jak to ulepszyć, żeby ten obraz był bardziej dla nas zrozumiały, ponieważ uważam, że gdybyśmy lepiej rozumieli sytuację międzynarodową, moglibyśmy lepiej wpływać na jej przebieg, na naszą korzyść. Przynajmniej takie założenie przyjęłam. I przechodząc już konkretnie do tematu. Najważniejszym, można powiedzieć, tematem, problemem współczesnej Europy są relacje Rosja-NATO. I tutaj warto przypomnieć, że NATO, które powstało w 1949 roku, w swoim akcie założycielskim wyznawało zasadę tak zwanych otwartych drzwi. Czyli każde państwo, które spełnia wymogi i wyrazi taką wolę, może stać się członkiem organizacji NATO. I tutaj właśnie ta zasada mówi, że każde państwo ma suwerenne prawo do decydowania o swoim bezpieczeństwie. I na tej zasadzie jest zbudowane i stworzone właśnie Sojusz Północnoatlantycki NATO. I teraz co się dzieje? Po 90 roku kraje, które wyzwoliły się spod okupacji Związku Radzieckiego, i to zarówno Republiki Radzieckie, jak i kraje Europy Centralno-Wschodniej, w sposób naturalny dążą do zabezpieczenia sobie bezpieczeństwa w ramach struktur NATO, aby chronić się przed byłym okupantem, jakim powiedzmy dziś spadkobiercą jest Rosja. I ten proces Rosja z kolei nazywa przybliżaniem się granic NATO do Rosji. I Rosja twierdzi, że to, że kraje byłego Związku Radzieckiego, były podległe Rosji kraje, dzisiaj chcą wejść do struktur NATO, Rosja to nazywa, że NATO przybliża swoje granice do Rosji i stwarza zagrożenie dla Rosji, prawda? I w związku z tym, niejako występując z punktu widzenia swojego naturalnego prawa do obrony, Rosja żąda
przywrócenia podległości krajów ościennych. Widzicie Państwo, jaki tu jest fundamentalny konflikt, a na którym Rosja bardzo dobrze dzisiaj wygrywa opinię światową. I co jeszcze dalej Rosja mówi? Rosja mówi, że w zasadzie praktycznie odmawia takim krajom jak Polska, Węgry, Czechosłowacja, Gruzja, Ukraina, Litwa, Łotwa, odmawia tym krajom zapewnienia prawa do zapewnienia bezpieczeństwa, twierdząc, że różne kraje mają różne prawo do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Czyli krótko mówiąc, twierdzi, że Rosja ma większe prawo do zapewnienia sobie bezpieczeństwa niż kraje mniejsze ościenne. My mamy mniejsze prawo do zapewnienia sobie prawa bezpieczeństwa. Jest to jawna zasada dyskryminacji mniejszych krajów. Ich bezpieczeństwo nie jest tak ważne jak bezpieczeństwo dużej Rosji. Także to jest również logika stanowiska rosyjskiego. I tutaj dochodzę do takiego aktu stanowiącego, który jest umową współpracy między Rosją a NATO. Ponieważ NATO, zanim przyjęło jakikolwiek kraj byłego Związku Radzieckiego w swoje struktury, to chciało zapewnić Rosję, że nie jest to działanie skierowane przeciwko Rosji, że nie jest to, powiedzmy sobie, polityka antyrosyjska. I dlatego podpisano taki pakt, to się nazywa akt stanowiący, między Rosją a NATO. I to jest właśnie dokument, do którego Rosja się dzisiaj odwołuje, mówiąc całemu światu, że w tym dokumencie jest napisane, że strefa Europy Centralno-Wschodniej pozostanie strefą zdemilitaryzowaną. Krótko mówiąc, Rosja mówi, że permanentne stacjonowanie znaczących sił zbrojnych NATO w Europie Wschodniej nie jest możliwe. To znaczy ani stacjonowanie sił bojowych, czyli żołnierzy, ani stacjonowanie stałych baz NATO, czyli infrastruktury. Czyli de facto Rosja twierdzi i żąda demilitaryzacji Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? I tak Rosja interpretuje pewne fragmenty umowy NATO-Rosja z 1997 roku. I teraz tak, ponieważ to jest niezwykle istotne, jak Państwo słyszycie, że NATO obiecało Rosji nie dozbrajać Polski, okay, bo to bez przerwy o tym mówią i na Zachodzie, i w Ameryce, i w Rosji, i w Polsce też. My też to mówimy, że myśmy obiecali Rosji, że my się nie będziemy zbroić. Okay? Ja bym dlatego chciałam Państwu tutaj zadać takie wyzwanie prawne. O, może w ten sposób. Tutaj na tym slajdzie pokazuję odpowiedni fragment tego aktu stanowiącego, na który Rosja się powołuje. I ponieważ to jest bardzo trudny negocjacyjny język tego fragmentu, to ja go tu rozbiłam na takie części, żebyśmy go lepiej rozumieli. Okay? Czyli ten fragment, ten paragraf, można powiedzieć, mówi tak. W obecnych i możliwych do przewidzenia warunkach międzynarodowych, pamiętamy rok 97, okay? Sojusz NATO będzie realizował kolektywną obronę i inne zadania. I teraz ważne. Raczej poprzez zapewnienie niezbędnej interoperacyjności, integracji i zdolności wzmocnienia, niż poprzez dodatkowe, permanentne stacjonowanie znaczących sił bojowych na terytoriach nowych członków NATO. Okay? Widzicie Państwo, jaki tu jest trudny język, ale on jest trudny dlatego, że on stara się zbalansować pewne wyrażenie woli współpracy z Rosją, a jednocześnie nie oddanie prawa do chronienia nowych członków. Dlatego jest to taki konwolutyt, jak to się mówi, trudny język. Dlatego nam jest po prostu trudno to zrozumieć. I co dalej jeszcze mówi ten paragraf? Że w związku z tym NATO będzie musiało polegać na zadowalającej infrastrukturze, która musi zapewnić realizację właśnie tych zamierzeń. Okay? I teraz jest klauzula, która jest dla nas również ogromnie ważna, która idzie zaraz po tym. W tym kontekście, w tym powyższym kontekście, czyli że my w ogóle wolelibyśmy się nie zbroić, ale oczywiście musimy chronić naszych członków,
Okay? I w tym kontekście wzmocnienie sił będzie mogło nastąpić w razie konieczności w przypadku obrony przeciwko groźbie agresji. Okay? To jest ten język, który Rosja dzisiaj używa przeciwko nam, mówiąc, że my się nie mamy prawa zbroić. To jest ten fragment, który powinniśmy znać, który powinniśmy rozumieć i na podstawie którego powinniśmy powiedzieć Rosji, że Rosja kłamie, że w tym dokumencie nic takiego nie jest powiedziane i że to jest nieprawda, co Rosja dzisiaj stara się światu wmówić. I teraz tak, ten akt stanowiący z tym centralnym elementem, który żeśmy przed chwilą przedyskutowali, od samego początku był inaczej interpretowany w Rosji, inaczej w Ameryce i inaczej przez komentatorów politycznych. I tutaj właśnie chciałam powiedzieć, jaka była reakcja na podpisanie tego aktu. Więc Rosja twierdziła od razu, od samego początku, że akt stanowiący zakazuje NATO budowania infrastruktury i stałych baz w krajach nowo przyjętych. Rosja to od razu ogłosiła zaraz po podpisaniu aktu. Co Amerykanie powiedzieli, którzy negocjowali ten akt z Rosją? Od razu, zaraz potem Amerykanie powiedzieli, że akt stanowiący nic nie zakazuje NATO. To było od razu powiedziane i to było powtórzone i dzisiaj też było powtórzone. Okay? Że akt stanowiący jest wyłącznie deklaracją polityczną dobrej woli w danym momencie. To mówią Amerykanie. Nie jest to żaden traktat międzynarodowy, gdyż akt ten nie wymagał ratyfikacji poprzez Kongres USA. Wszystkie zobowiązania międzynarodowe o mocy prawnej muszą być ratyfikowane przez Kongres. Ten dokument nie był ratyfikowany, w związku z tym nie jest umową międzynarodową. I to podkreślają bardzo mocno ci, którzy negocjowali i doprowadzili do podpisania tego aktu. Czyli proszę Państwa, z jednej strony Rosja mówi, mamy obowiązującą umowę międzynarodową, która nie pozwala się nowym krajom zbroić. A z drugiej strony mamy Amerykanów mówiących, że mamy akt dobrej woli, akt polityczny, deklarację polityczną dobrej woli, która nie ma żadnej mocy prawnej, nie jest obowiązującym dokumentem prawnym. Okay? I co jest istotne, także widzicie, jakie mamy radykalnie przeciwne pozycje. Co jest istotne w tym wszystkim, pan Henry Kissinger, słynny amerykański polityk, który był w partii opozycyjnej, bo akt negocjowała administracja Clintona, więc Kissinger siłą rzeczy miał ochotę to skrytykować. Jak on skrytykował? On powiedział, że tak, jedyną konkretnym efektem tego aktu stanowiącego jest powołanie, to znaczy danie, można powiedzieć, powołanie Rady Rosja-NATO. Czyli na podstawie aktu stanowiącego strony układające się zgodziły się na powołanie Rady Rosja-NATO. I właśnie do tej struktury odniósł się Kissinger, powiedział, że to jest jedyna konkretna rzecz w tym dokumencie i że właśnie powołanie takiej rady powoduje, że Rosja de facto dostała prawo weta wobec decyzji NATO. Ponieważ w ramach tej rady Rosja-NATO, Rosja będzie wpływała na to, jakie decyzje NATO będzie podejmowało. No i oczywiście administracja Clintona powiedziała, że to nieprawda, że to nie ma takiego zamiaru ani celu i tak dalej. No dzisiaj wiemy, że Kissinger miał rację, że, że tak powiem, usankcjonowanie takiego ciała, które stawia Rosję na równi z NATO i umożliwia Rosji stałe konsultacje z przywództwem NATO, daje Rosji ogromne narzędzie do wpływania na decyzje NATO. W każdym razie dla nas to jest istotne. Chciałabym, żebyście Państwo może mogli zapamiętać, że ten akt stanowiący, na który Rosja się powołuje, na pewno nie ma żadnej mocy prawnej, nie jest to dokument prawny. Teraz chciałabym przejść do stosunków Rosja-NATO w przeciągu pewnego okresu czasu, który dla nas jest istotny.
żebyśmy zrozumieli te relacje, ponieważ one mają bardzo istotne znaczenie dla nas i również mają istotne znaczenie dla katastrofy, dla tragedii smoleńskiej. Także jeszcze raz, 97 rok, mamy akt stanowiący i jedna strona, czyli NATO i USA, mówi deklaracja polityczna, a druga strona, Rosja, mówi zobowiązanie prawne, według którego kraje nowo przyjęte nie mają prawa się zbroić. W 2002 roku, dopiero w 2002, powstaje właśnie ta słynna Rada Rosja-NATO. Czyli Rosja, na przykład, można powiedzieć, że zaczyna mieć możliwości wpływu na decyzje NATO od 2002 roku. I co jest następny ważny taki moment w tych relacjach? To jest, proszę Państwa, kwiecień 2008 roku, to jest szczyt NATO w Bukareszcie. W Bukareszcie. Słyszeliście o kontrowersji wypowiedzi pana ministra marszałka Sikorskiego. To jest rok 2008, kwiecień, szczyt NATO, na którym, to jest jeszcze, proszę pamiętać, z punktu widzenia Ameryki, administracja Busha. I to jest szczyt, nad którym rozgrywa się przyszłość Gruzji i Ukrainy. Dlatego, że Rosja, że tak powiem, i jej przedstawiciel w NATO, czyli Niemcy w pewnym sensie, są przeciwko daniu jakiejkolwiek nadziei Gruzji i Ukrainie do przyłączenia się do NATO. Natomiast Ameryka i Polska, konkretnie prezydent Kaczyński, prowadzą lobbying, czyli przekonują członków NATO, że trzeba otworzyć drogę dla Gruzji i Ukrainy do przyszłego członkostwa NATO. Także ten szczyt koncentruje się właśnie dokładnie na tym, czy przyjąć Gruzję i Ukrainę, czy im od razu powiedzieć, że mowy nie ma, to o co walczy Rosja, czy im dać tak zwaną mapę wdrożenia w system NATO i wybierają taką drogę bardzo pośrednią. Nie dają im takiej formalnej mapy przystąpienia, ale wydają deklarację, że Rosja i Gruzja są mile widziane po spełnieniu wymogów. Czyli ogłaszają, że NATO będzie gotowe przyjąć Rosję i Ukrainę w poczet członków po spełnieniu wszystkich. Gruzję i Ukrainę w poczet członków NATO po spełnieniu tych wymogów. Także to jest niezwykle ważny szczyt i tutaj w tym kontekście teraz słyszymy, że już wtedy, ponieważ jednocześnie odbywały się spotkania Rosja-NATO, Rosja była w Bukareszcie i przedstawiciele Rosji nie brali udziału jako członkowie, ale że tak powiem, byli obecni i właśnie w ramach tych negocjacji wiemy, że próbowali właśnie podważyć suwerenność Ukrainy i w ogóle prawo Ukrainy do samostanowienia. I teraz zaraz po tym szczycie, proszę zauważyć, bardzo krótko potem, odbywają się manewry wojskowe NATO w Gruzji. I to jest maj, a w sierpniu Rosja atakuje Gruzję. I co mówi Miedwiediew, jak Rosja zaatakowała Gruzję w sierpniu? On mówi tak, że gdyby Rosja nie zajęła południowej Osetii, NATO rozszerzyłoby tam swoje wpływy. Czyli Rosja uzasadnia agresję na Gruzję niejako wstrzymaniem ekspansji NATO w kierunku Rosji. Bardzo istotne, żebyśmy to rozumieli. I to jest właśnie ten kryzys gruziński, kiedy właśnie prezydent Lech Kaczyński jedzie do Gruzji, jedzie do Tbilisi i tam broni niejako Gruzji własną piersią przed agresją rosyjską. I co jest następnie bardzo ważne, jeszcze tu na tym slajdzie mam ten fragment, kiedy rok później już mamy administrację demokratyczną prezydenta Obamy w Stanach Zjednoczonych i rok później we wrześniu Ameryka ogłasza, to się tak nazywa powszechnie, wycofanie się z tarczy antyrakietowej w Polsce. To nie było wycofanie się, to było zmodyfikowanie programu tarczy antyrakietowej. Niemniej jednak to było bardzo istotne osłabienie pozycji Polski w tym właśnie momencie. I teraz popatrzmy na prezydenturę Lecha Kaczyńskiego.
Właśnie w kontekście tych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, czyli ważne wydarzenia, czyli ten kwiecień 2008 roku, prezydent Kaczyński jest partnerem Amerykanów, czyli administracji Busha, w negocjowaniu przyjęcia Ukrainy i Gruzji do NATO. Okay. I potem zaraz mamy właśnie tą wojnę gruzińsko-rosyjską, gdzie prezydent Kaczyński odgrywa bardzo istotną rolę, gdyż przywozi 5 liderów prezydentów krajów Unii Europejskiej i angażuje Unię Europejską w ten konflikt. I mówi, że my razem stajemy w obronie Gruzji, bo my dzisiaj jesteśmy solidarni i w tym jest nasza siła i tą siłą zatrzymamy rosyjską agresję. To mówi właśnie prezydent Kaczyński w Tbilisi. I potem... Zaraz po tym, zaraz dosłownie jeszcze w trakcie trwania tego konfliktu następuje podpisanie umowy polsko-amerykańskiej, to się nazywa porozumienie o tarczy antyrakietowej, czyli błyskawicznie Ameryka i Polska w wyniku konfliktu gruzińskiego finalizują te negocjacje o tarczę antyrakietową, o bazy tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechosłowacji. To jest momentalnie zrobione. I także to jest, i w tym momencie, to jest sierpień 2008 roku, jak wiecie, prezydent Bush odchodzi, republikanie odchodzą do władzy, w styczniu 2009 przychodzi prezydent Obama. I teraz zobaczmy, co tutaj się dzieje. Jeszcze w kwietniu, w zasadzie jeszcze w lutym, administracja Obamy ogłasza zmianę polityki w stosunku do Rosji. To jest tak zwany słynny reset, czyli budowania przyjaznych relacji z Rosją. I tutaj mamy jubileuszowy 60. szczyt na 60. Szczyt, nie, to jest 60. rocznica istnienia NATO i to jest szczyt w Strasburgu w 2009 roku. I tam dochodzi do spotkania Miedwiediew z Obamą i w wyniku tego spotkania nowa administracja momentalnie zmienia kierunek polityki amerykańskiej i senatorzy amerykańscy przyjeżdżają do Moskwy i do Warszawy, aby renegocjować właśnie to porozumienie o tarczy antyrakietowej w Polsce. Czyli pierwsza rzecz na porządku dziennym nowej administracji, renegocjacje umowy tarczy antyrakietowej z Polską i z Czechami. Oni przyjeżdżają i oni mówią tak, my się nie wycofujemy z obrony, z naszego zobowiązania obrony w stosunku do was. My tylko to modyfikujemy. Ale faktem jest, że priorytetem staje się Rumunia i Bułgaria, ponieważ one są bliżej Iraku i bliżej Bliskiego Wschodu, natomiast Polska i Czechy są odłożone na później, na dalszą fazę rozwoju tego programu. I także tutaj ważne jest, ja do tego dojdę, czyli Obama ogłasza tą modyfikację 17 września 2009 roku. I ja nie chcę wchodzić tutaj w przyczyny, ale jest to dla nas bardzo bolesna data i to wysyła bardzo mocny sygnał do Moskwy, że Ameryka, powiedzmy, osłabia swoje poparcie dla polskich dążeń. I teraz tak, Lech Kaczyński spotyka się z prezydentem Obamą dosłownie w 2 tygodnie później na sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, no i zgłasza swoje, powiedzmy, obiekcje i zastrzeżenia do tej decyzji Obamy. I zostaje niejako zapewniony, że zobowiązania w stosunku do Polski nadal są aktualne. I to jest, co jest ważne, że w styczniu 2010 roku zostaje ogłoszona decyzja polsko-amerykańska o tym, że rakiety Patriot przyjadą do Polski i zostaną rozmieszczone w Morągu. I bardzo ważne wydarzenie z naszego punktu widzenia. W lutym 2010 roku zostaje podpisana dwustronna umowa, tak zwana umowa SOFA, w sprawie stacjonowania amerykańskich żołnierzy oraz amerykańskich baz baterii Patriot w Polsce. Czyli ta umowa jest niejako
zaprzeczeniem, to znaczy jest bezpośrednio przeciwna stanowisku Rosji, prawda? Bo Rosja walczy o to, żeby żadne bazy, ani żadni żołnierze, ani natowscy amerykańscy w Polsce się nie znajdowali. A tu proszę zobaczyć, luty 2010, ta umowa stwarza podstawę prawną do tego, żeby siły bojowe amerykańskie mogły być obecne na terenie Polski. I jeszcze taka ciekawa istotne wydarzenie. Mianowicie Amerykanie, zmieniając swoją politykę w stosunku do Rosji, chcieli dużo uzyskać w polityce międzynarodowej. Mieli swoje priorytety. I jednym z takich priorytetów dla administracji Obamy było podpisanie dwustronnej umowy z Rosją o redukcji broni nuklearnej. To się nazywa umowa STAR, żeby Rosja i Ameryka po prostu zniszczyły swoje potencjał nuklearny do małego poziomu. I to był jeden z celów polityki amerykańskiej, zbliżenia z Rosją. I właśnie 8 kwietnia dochodzi do podpisania umowy dwustronnej Rosja-Stany Zjednoczone redukcji nuklearnych sił zbrojnych. I ta umowa jest podpisana w Pradze. I na uroczystości podpisania tej umowy jest zarówno prezydent Lech Kaczyński, jak i premier Donald Tusk. I oni obaj spotykają się z prezydentem Obamą. Nie wiem, czy Państwo o tym wiedzieliście, dla mnie to było bardzo ciekawe. Proszę zobaczyć, 7 kwietnia Donald Tusk jest w Katyniu razem z premierem Putinem. 8 kwietnia spotyka się z prezydentem Obamą w Pradze i tam również spotyka się z prezydentem Obamą Lech Kaczyński, prawda? A 10 kwietnia mamy następny lot do Katynia. To są okoliczności. Tutaj chciałam jeszcze powiedzieć na temat tego, co Ameryka chciała uzyskać, zmieniając właśnie ten kierunek działań i odraczając tarczę antyrakietową w Polsce. Przede wszystkim administracja Obamy doszła do władzy na podstawie ogromnych oczekiwań społecznych zakończenia wszelkich wojen i zapewnienia pokoju na świecie. Czyli to oczekiwanie elektoratu Obamy, żeby Ameryka prowadziła pokojową politykę, było ogromne. Zakończenie wojny w Iraku, zakończenie wojny w Afganistanie. To była agenda, która wyniosła Obamę do władzy. Także on musiał to uwzględnić w swojej polityce. Także te nastroje pacyfistyczne w Ameryce były naprawdę ogromne i oczekiwania również. W związku z tym, żeby zakończyć konflikt w Afganistanie, Ameryka potrzebowała współpracy Rosji. Okay? Następnie, żeby wprowadzić sankcje na Iran, Ameryka potrzebowała Rosji i jej zgody w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. No i oczywiście kolejny element ważny polityki Obamy to była właśnie zawarcie tej umowy STAR o redukcji broni nuklearnej. Czyli to były takie trzy priorytety administracji Obamy, które legły u podłoża polityki resetu. I teraz popatrzmy na stosunki Polska-Rosja przed Smoleńskiem. I tu chciałabym je tak króciutko zaznaczyć w kontekście po pierwsze relacji wielostronnych, a następnie w kontekście relacji dwustronnych. Także jeszcze raz powtórzę, w relacjach wielostronnych mamy bardzo ważne wydarzenie, kiedy prezydent Lech Kaczyński jedzie do Gruzji i niejako stawia opór rosyjskiej agresji na Gruzję. Potem 15 sierpień, zaraz zobaczcie Państwo tydzień później, zostaje podpisana umowa Polska-Stany Zjednoczone w sprawie budowy tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechosłowacji, elementów systemu tarczy antyrakietowej. Potem mamy kwiecień 2009 rok, czyli właśnie szczyt NATO w Strasburgu. I właśnie to jest ciekawe, że w kontekście tego szczytu, na którym ogłoszono reset, to było mniej więcej w tym czasie, kiedy Radosław Sikorski zaproponował, aby Rosja również przystąpiła do NATO. Skoro każdy może, to niech również Rosja przystąpi, prawda? Na co Rosja odpowiedziała, że mocarstwa nie przystępują do systemów obrony. One kreują systemy obrony.
Także odrzuciła ofertę naszego pana ministra. I potem mamy wrzesień 2009 rok, kiedy Ameryka wycofuje się z tarczy antyrakietowej. Także rok po podpisaniu porozumienia Ameryka zmienia swoje stanowisko w tej sprawie, w dużej mierze pod ogromną presją Rosji. A w relacjach dwustronnych między Polską a Rosją, jak to wygląda? Takie najważniejsze wydarzenia, bo tu należałoby bardzo dużo powiedzieć, ja do tego jeszcze wrócę, ale tylko zasygnalizuję. 1 września 2009, 70. rocznica wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte jest wielka uroczystość i prasa międzynarodowa określa, że ze strony Rosji było brak przeprosin za sowiecką okupację. Putin relatywizuje winę Rosji i wzywa, aby nie wracać do historii. Czyli taki, można powiedzieć, jest przekaz po uroczystościach na Westerplatte. Potem mamy 17 września, kiedy idzie ogromny spór o prawdę historyczną między Polską a Rosją. I mamy uchwałę Sejmu, która mówi o tym, że Katyń to jest zbrodnia o charakterze ludobójstwa. I mówi również o polskiej Golgocie Wschodu, na co Rosja odpowiada z ogromną agresją na tą uchwałę i wręcz odpowiada atakiem cybernetycznym na serwery polskich instytucji państwowych. Czyli mamy 1 wrzesień, potem 17 wrzesień, no i potem 10 kwiecień, proszę Państwa, 70. rocznica zbrodni katyńskiej. Także to jest ten kontekst historyczny, o którym należy pamiętać. I tu chciałam zwrócić uwagę, jak bardzo ważna jest polityka historyczna. No jest narzędzie wojny psychologicznej. I właśnie Rosjanie mówią, że człowiek w swym życiu opiera się na przeszłości, która oddziaływuje na jego podświadomość. Ponieważ przeszłość historyczna to jest podstawa jedności każdego narodu jako zwartej społeczności. Dlatego wojna historyczna jest bardzo istotna i jest ważnym narzędziem polityki rosyjskiej. Polega ona na nadszarpnięciu jedności narodu poprzez działania informacyjne mające na celu moralną likwidację wszystkich bohaterów. I celem tego jest zniszczenie dumy narodowej, bo duma narodowa to jest siła moralna narodu, czyli poprzez politykę historyczną niszczy się dumę i siłę moralną narodu i rozbija się jego jedność. Teraz właśnie w tym kontekście tej wojny historycznej chciałam nawiązać do wystąpienia Lecha Kaczyńskiego w Tbilisi, kiedy on właśnie na wiecu w sierpniu 2008 roku, kiedy pojechał tam bronić Gruzji przed Rosją. Co prezydent Kaczyński tam powiedział? Posłuchajmy. Sąsiedzi pokazali twarz, którą znamy od wielu lat. Ci sąsiedzi uważają, że narody wokół nich powinny im podlegać. My mówimy nie. Ten kraj uważa, że dawne czasy upadłego niedawno imperium wracają, że znów dominacja będzie cechą tego regionu. Nie będzie. Te czasy się skończyły raz na zawsze. Wszyscy poznaliśmy tę dominację. To nieszczęście dla Europy. To łamanie ludzkich charakterów, narzucanie obcego ustroju, narzucanie obcego języka. Ale dziś jesteśmy tu razem. Dziś świat musiał zareagować. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do Unii i NATO zakończy czas rosyjskich apetytów. Ale okazuje się, że nie, że to błąd, że tak nie jest. Ale potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli wartości, o które opiera się Europa, mają jakiekolwiek znaczenie. I proszę Państwa, tutaj Lech Kaczyński wraca do Gruzji kilka miesięcy później z okazji rewolucji róż i tam następuje próba zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I ten właśnie powrót do Gruzji i to wydarzenie, ta próba zamachu na Lecha Kaczyńskiego przy granicy z Osetią jest takim pierwszym momentem przełomowym, kiedy Polska zaczyna mówić dwugłosem. Dlatego, że do tego momentu, do momentu kryzysu gruzińskiego, można powiedzieć, że polski rząd i polski prezydent i wszyscy przedstawiciele władz polskich w zasadzie jednym głosem mówili w
kwestii bezpieczeństwa kraju. Wszyscy się zgadzali, że zależy nam na obecności sił NATO w naszym kraju, że chcemy stałe bazy NATO, że chcemy żołnierzy, znaczne siły żołnierzy NATO, jak i Stanów Ameryki, Stanów Zjednoczonych na naszym terenie. Wszyscy ubiegamy się o jak największe możliwości obrony naszego terytorium. Przed wschodnim sąsiadem. Natomiast właśnie w momencie kryzysu gruzińskiego, w momencie próby zamachu na Lecha Kaczyńskiego następuje rozłam, rozdźwięk, podział w polskiej polityce, wśród polskich polityków. I Polska zaczyna mówić dwugłosem, dlatego że polskie ABW wydaje raport z tego wydarzenia, mówiący o tym, że ten atak, ten próba zamachu to była gruzińska prowokacja, że to Gruzini próbowali zaatakować naszego prezydenta. I ta właśnie interpretacja to była interpretacja moskiewska. To Rosja narzuciła taką interpretację wbrew zeznaniom naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i nasze ABW i część naszego rządu przyjęła rosyjską interpretację na szkodę naszego prezydenta. Czyli to była pierwsza próba Rosji, że tak powiem, rozdzielenia władz polskich w kwestii zasadniczej dla Rosji, właśnie w kwestii tego członkostwa NATO, byłych krajów Związku Radzieckiego. I teraz tak, następne ważne wydarzenie z punktu widzenia historycznego, 1 września. I tutaj chciałam zwrócić uwagę, że zanim Putin przyjechał na Westerplatte, to w Rosji wydano książkę, i to była bardzo istotna książka, wydana przez rosyjskie służby wywiadu zagranicznego, która obarczała Polskę winą za wybuch II wojny światowej. Czyli Rosja najpierw, że tak powiem, wytoczyła ciężkie działa, a następnie przysłała Putina na 1 września, który powiedział: zapomnijmy, kochajmy się, nieważne. Prawda? To czyli bardzo dobra strategia dyplomatyczna. Bo jak się nie będziecie my zgadzali, no to my pokażemy wam, co my możemy, prawda? To wtedy wy będziecie napiętnowani winą za II wojnę światową. No i Lech Kaczyński, prezydent Kaczyński, odpowiedział Putinowi 1 września. My, Polacy, mamy prawo do dostępu do prawdy o sprawach dla naszego narodu tragicznych i z tego nigdy zrezygnować nie możemy. Głęboko wierzę, że cała Europa idzie właśnie w tym kierunku, w kierunku pluralizmu, wolności, demokracji i prawdy. I ta wymiana tych właśnie stanowisk została podsumowana przez prasę zagraniczną, że Moskwa nie jest w stanie uznać swojej historycznej odpowiedzialności za wydarzenia z 1939 roku. Dlaczego 17 września 2009 jest ważny? On jest ogromnie ważny. My, że tak powiem, doświadczając, żyjąc na bieżąco, nie byliśmy w stanie tego ani ogarnąć, ani zrozumieć, ale dzisiaj pomału zaczynamy rozumieć znaczenie tej właśnie 70. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Pierwsze wydarzenie z tym związane to jest to, że właśnie wtedy administracja Obamy wycofuje się właśnie z tej koncepcji tarczy antyrakietowej w Polsce. Czyli w pewnym sensie jest to sygnał dla Rosji, że Ameryka nie będzie tak ostro nas broniła. A następnie następuje atak cybernetyczny na urzędy państwowe i to jest, powiedzmy, akt agresji ze strony Rosji, prawda? I na podstawie, w związku z tym atakiem powstaje specjalny urząd ochrony baz komputerowych instytucji państwowych, tak zwany Instytut CERT. I teraz tak, nie 17 września, tylko parę dni później polski Sejm przyjmuje tą ważną uchwałę. Ja tutaj króciutko powiem, że ta uchwała mówi tak, że Polska padła ofiarą dwóch totalitaryzmów. Niemieckiego, hitlerowskiego i sowieckiego, czyli porównuje, prawda? To jest coś, czego Rosjanie nie wolno nam tego robić. Rosja nam zabrania robić takie porównania. Rosja nie tylko nam, ale całemu światu zabrania, żeby takie porównania były robione. I bardzo agresywnie i jednoznacznie reaguje na tego typu działania. Następnie
Polska doświadczyła wielu straszliwych zbrodni składających się na Golgotę Wschodu, czyli odniesienie się do wywózek, do martyrologii ludności cywilnej terenów podbitych. I następnie Katyń to zbrodnia o charakterze ludobójstwa, czyli zbrodnia wszystkich zbrodni, najczęstsza zbrodnia prawa międzynarodowego. Tego nam też nie wolno mówić, bo Rosja tego nie lubi, to im się nie podoba. Bo to ich stawia w złym świetle, a oni są przecież dobrym narodem i w związku z tym nie wolno tego mówić. I tu ta deklaracja mówi, że pojednanie polsko-rosyjskie wymaga poszanowania prawdy, czyli mówi, że dobre stosunki między Polską a Rosją mogą być budowane wyłącznie w oparciu o prawdę. I tutaj mam całą właśnie masę odpowiedzi ze strony Rosji, która bardzo atakuje tą uchwałę i bardzo agresywne wypowiedzi świadczące o tym, że Rosja nie jest w stanie uznać swojej historycznej odpowiedzialności za swoją rolę w II wojnie światowej, jak również za swoje przestępstwa w stosunku do narodu polskiego. I teraz tak, przejdźmy do stosunków Rosja-USA. Czyli tutaj one się dzielą na ten właśnie, bardzo istotny jest ten przełom między administracją Busha, która rządzi 8 lat, czyli była w stanie wykreować bardzo jednoznaczną politykę międzynarodową i bardzo zresztą kontrowersyjną pod wieloma względami, bo mamy wojnę, agresję na Irak i problemy w Afganistanie. Także ta polityka administracji Busha jest szeroko krytykowana i atakowana na arenie międzynarodowej. I mamy w styczeń 2009 przychodzi nowa administracja i jest całkowity zwrot i często właśnie ta administracja podnosi decyzje motywowane tym, żeby one były odmienne bądź przeciwne od administracji Busha. Także to jest też ważny problem polityczny, z jakim Ameryka się w tym momencie spotyka. I tutaj właśnie na szczycie w Bukareszcie dochodzi do deklaracji stosunków strategicznych między Rosją a USA. Czyli nawet za administracji George'a Busha, republikańskiej, dochodzi już do pewnego porozumienia między Rosją a USA. Następnie mamy ten kryzys gruziński, który jest wywołany w dużej mierze stanowiskiem USA, twardym stanowiskiem, że Gruzja i Ukraina ma prawo dołączyć do NATO. Następnie mamy zaraz po objęciu władzy przez administrację Obamy spotkanie Obama-Miedwiediew. I to jest ważne, dlatego że dynamika personalna między Obamą a Miedwiediewem, bo on był wtedy, Miedwiediew prezydentem był, była bardzo dobra na poziomie osobistym. Pamiętajmy, że Putin wtedy był premierem, czyli takim odpowiednikiem Obamy był wszędzie Miedwiediew i oni mieli bardzo dobre relacje wzajemne. I komisja, i właśnie zaraz po tym, jak jest ogłoszony reset, Obama wysyła tutaj negocjatorów, żeby zobaczyli, co można zrobić, żeby tak zmienić ten program tarczy antyrakietowej, żeby zadowolić Rosjan. Oni właśnie tu negocjują, wszystko jest ustalone i w lipcu 2009 roku Obama jedzie do Moskwy i tam właśnie jak gdyby już dobija ostatecznego targu odnośnie zmiany koncepcji tarczy antyrakietowej, spotyka się i z Miedwiediewem i z Putinem. Zaraz potem we wrześniu ogłasza tą właśnie decyzję zmiany tarczy. I teraz tak, są takie opinie, że w lipcu ukazuje się taki list otwarty intelektualistów Europy Centralno-Wschodniej do prezydenta Obamy, którzy wzywają go do tego, żeby nie opuszczał Europy Centralno-Wschodniej. I to jest bardzo, bardzo pięknie sformułowany list, który wyraża obawy naszego regionu przed rosnącym imperializmem rosyjskim. Ale ponieważ to jest list otwarty, który jest publikowany w prasie, to administracja Obamy jest niezadowolona z formy, w jakiej ta opinia została wyrażona. I niejako na bazie tego niezadowolenia postanawia, że tak powiem, użyć tą datę 17 września do ogłoszenia swojej decyzji. Na ile to jest prawda, trudno powiedzieć, są takie opinie.
W efekcie modyfikacji tarczy antyrakietowej jest priorytet na Rumunię i Bułgarię i tam zostają od razu podpisane pierwsze umowy dwustronne między Ameryką a tymi dwoma krajami. Ale należy pamiętać, że również dochodzi do bilateralnej umowy o stacjonowaniu amerykańskich żołnierzy w Polsce, to o czym mówiłam, 7 luty 2010. I zaraz potem właśnie ta umowa STAR o redukcji broni nuklearnej. I teraz tak, w tym właśnie kontekście, jak Państwo mówiłam, że Polska zaczyna mówić dwugłosem po próbie zamachu na prezydenta Kaczyńskiego w listopadzie 2008 roku. I Rosja nas rozgrywa od tego momentu. Rosja wie, że Ameryka nie sprzeciwi się i stara się rozegrać część, powiedzmy sobie, władzy polskiej przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu, który jest postrzegany jako najsilniejszy lider opozycji w stosunku do Rosji w naszym regionie. I tutaj właśnie mamy to słynne spotkanie pana premiera Tuska z Putinem na molo w Sopocie, prawda? To jest taki symptom tego. A następny krok to jest rozdzielenie oficjalnych wizyt z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a następnie dochodzi do dwóch osobnych wizyt, do dwóch osobnych uroczystości w Katyniu. I teraz na tle tych wydarzeń, jak wyglądają działania Lecha Kaczyńskiego tuż przed katastrofą smoleńską, żebyśmy zobaczyli, w jakich warunkach politycznych on działa. Czyli tak, angażuje się bardzo we wsparcie Ukrainy i Gruzji i mówi oficjalnie, rosyjskiemu imperializmowi mówimy nie. Oczywiście potem bierze udział w tych negocjacjach umowy tarczy rakietowej, antyrakietowej, negocjacje zmiany. Potem mamy 1 września, kiedy mówi, że żądamy dostępu do prawdy i będziemy się przeciwstawiać imperializmowi. 22 września spotyka się z prezydentem Obamą, aby mu wyrazić swoje zaniepokojenie. 7 lutego podpisuje dwustronną umowę o stacjonowaniu wojsk amerykańskich. I 8 kwietnia spotyka się z prezydentem Obamą w Pradze. I to jest bardzo ciekawe zdjęcie właśnie, proszę Państwa, bo to zdjęcie u góry to jest zdjęcie prezydenta Lecha Kaczyńskiego z prezydentem Obamą w Pradze 8 kwietnia 2009 roku. A uważam, że bardzo, bardzo istotny moment. Proszę popatrzeć na oba te zdjęcia. Tak, pierwsze zdjęcie jest 8 kwietnia, a drugie jest 10 kwietnia. Dla mnie one są bardzo wymowne. Tak, mamy katastrofę, tragedię smoleńską i tutaj mamy wypowiedź pana Turowskiego, że z krwi Kaczyńskiego wyrosną lepsze relacje z Moskwą. I teraz mamy katastrofę smoleńską. I tutaj momentalnie rodzi się teza naciskowa, która obciąża winą prezydenta Kaczyńskiego. I pani wówczas minister Kopacz, jak wiadomo, jest bardzo zadowolona z życzliwości i współpracy Rosjan. A Polska naprawdę jest taka atmosfera budowania przyjaźni z Rosją na bazie tego strasznego wydarzenia i bardzo dużo się mówi o pojednaniu z cerkwią prawosławną. Pamiętamy te lata. I teraz takie spojrzenie na ten właśnie wydarzenia w relacjach NATO w kontekście katastrofy smoleńskiej. Czyli tak, 2008 szczyt w Bukareszcie. Potwierdza zasadę otwartych drzwi dla Gruzji i Ukrainy. Potem szczyt w 2009 roku w Strasburgu, czyli ogłoszenie resetu, prawda? A potem mamy szczyt w Lizbonie w 2010. To jest nietypowy szczyt, bo one zawsze są na wiosnę, a ten jest na jesieni, czyli dość mocno się opóźnia. I na tym szczycie pojawia się obawa, czy Rosja jest wiarygodnym partnerem. NATO
zatwierdza amerykański plan nowej, zmodyfikowanej tarczy antyrakietowej. I również przy tej okazji odbywa się posiedzenie Rady Rosja-NATO i tam uzgadniają budowanie partnerstwa w oparciu o wzajemne zaufanie, przejrzystość, przewidywalność w celu budowy obszaru bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Czyli na szczycie właśnie w Lizbonie podnosi się problem zaufania do Rosji. To jest bardzo ciekawe właśnie, że tam ta kwestia wypływa bardzo wyraźnie. I w 2011 jest posiedzenie Rady NATO-Rosja i właśnie na tym posiedzeniu Miedwiediew żąda włączenia Rosji do budowy tarczy antyrakietowej jako równego partnera oraz ograniczenia zdolności obronnych terytorium NATO. I te postulaty NATO odrzuca, czyli Rosja po katastrofie smoleńskiej bardzo naciska na NATO, żeby uzyskać pewną przewagę, pozycję powiedzmy sobie dominującą, ale NATO się nie daje, można tak to określić. Mamy rok 2012, szczyt NATO w Chicago i tam już ogłaszają tymczasową zdolność obrony terytorium NATO przed zagrożeniem pociskami balistycznymi. Czyli krótko mówiąc, już w Chicago NATO ogłasza taką wstępną gotowość do obrony przeciw antyrakietowej. Czyli widać, że te prace nad tarczą antyrakietową zdecydowanie przyspieszają po 2010 roku i Rosja nie jest dopuszczona jako partner do tego. I tutaj właśnie chciałam trochę powiedzieć o tym, jak Rosja zwalcza NATO, a konkretnie przede wszystkim właśnie tarczę antyrakietową. I tutaj, tak jak mówiłam, ten reset to miał na celu właśnie zmianę tonu w relacjach amerykańsko-rosyjskich i administracja demokratów bardzo liczyła na to, że ta przyjaźń polsko-rosyjsko-amerykańska będzie owocna. I dlatego ogłosiła właśnie to jest European Phased Adaptive Approach, ten EPAA, to jest właśnie ta zmodyfikowana tarcza antyrakietowa. I tutaj mamy, że prasa zachodnia dostrzegła to, że jest niebezpieczeństwo, że za cenę właśnie tego budowania dobrych relacji z Rosją poddaje się bardzo istotne interesy Europy Centralno-Wschodniej. I teraz tak, co się dzieje po Smoleńsku? Po Smoleńsku Rosja niejako zwiększa swoje żądania w stosunku do NATO i żąda równorzędnej roli w tworzeniu europejskiego systemu obrony antyrakietowej. I w 2011 roku pan Rogozin, przedstawiciel Rosji do NATO, stwierdza, że Rosja nie będzie tolerowała sytuacji, w której nie jest traktowana jako równorzędny partner i ostrzega, że konsekwencją będzie bardzo poważne, że powrócimy do przyszłości i do wyścigu zbrojeń. W listopadzie 2011 Miedwiediew oświadcza, że zlecił wojsku przygotowanie planów zniszczenia Centrum Dowodzenia Natowsko-Amerykańskiego antyrakietowej tarczy, ponieważ NATO nie chce włączyć Rosji do architektury obrony Europy. I tutaj w odpowiedzi na to NATO, Ameryka oświadcza, że współpraca z Rosją nie może się odbywać kosztem planów obrony przeciw regionalnym zagrożeniom, czyli to jest my, czyli nie może się odbywać kosztem obrony przeciw regionalnym zagrożeniom, czyli nie może się odbywać kosztem naszego bezpieczeństwa oraz obrony interesów Stanów Zjednoczonych. Krótko mówiąc, Rosja nie uzyskuje w tym okresie między 2009 a 2011 takich warunków współpracy z NATO, które by ją zadowalały i które, jak to jeden z rosyjskich strategów oświadczył, zapewniałyby Rosji przewagę militarną pierwszego uderzenia w stosunku do USA. Także w roku 2012 Rosja rozmieszcza ruchomy system rakietowy, tak zwany S-400 w Kaliningradzie i NATO po prostu sobie protestuje.
I teraz ważny jest rok 2012, dlatego że w tym momencie są wybory zarówno w Rosji, jak i w Ameryce. Prezydent Obama kandyduje na drugą kadencję, a prezydent Putin już jest wybrany na prezydenta tym razem. Czyli od 2012 premier Putin staje się prezydentem Putinem, a Miedwiediew już nie jest odpowiednikiem Obamy w tych układach. I co jest ciekawe, że administracja Obamy zdaje sobie sprawę, że w momencie, kiedy Putin staje się prezydentem, to współpraca amerykańsko-rosyjska będzie dużo trudniejsza. I tutaj właśnie jest ten słynny takie wydarzenie, kiedy Obama mówi do otwartego mikrofonu, że wiesz, daj mi trochę czasu, ja potrzebuję troszkę swobody i po wyborach, jak wygram wybory, wtedy będę miał większy manewr decydowania odnośnie tarczy antyrakietowej i wtedy może się porozumiemy. Czyli ta wypowiedź Obamy była właśnie alarmująca, szczególnie tutaj dla nas w Polsce, ponieważ no, świadczyła o tym, że jak on wygra, no to jeszcze pogorszy te warunki obrony naszego regionu. No ale okazuje się, że do tego tak naprawdę nie doszło, dlatego że administracja Obamy była w pełni świadoma zagrożenia prezydentury Władimira Putina. I tutaj tam mieliśmy 12 rok, a tu już mamy 13 rok, mamy problem w Ukrainie, Majdan, potem Krym, no i potem wschodnia Ukraina, no zestrzelenie samolotu malezyjskiego. Także otwarta wojna, można powiedzieć. I teraz popatrzmy na skutki katastrofy smoleńskiej w relacjach właśnie w kontekście polskim i w kontekście międzynarodowym. Jakby to porównać. Więc w Polsce po katastrofie smoleńskiej Rosja zwiększa i umacnia swoje wpływy i rząd Tuska, jak to ktoś ostatnio się wyraził, inwestuje w relacje z Rosją. Czyli krótko mówiąc, Rosja tak naprawdę pacyfikuje Polskę. Natomiast na arenie międzynarodowej jest dokładnie odwrotnie w mojej ocenie. I Rosja traci zaufanie i wiarygodność. I proszę zobaczyć, tak jak w 2009 roku NATO było gotowe dopuścić Rosję do udziału w budowie europejskiego systemu obrony antyrakietowej. Ale po Smoleńsku NATO zdecydowało się nie dopuścić Rosji do budowy tej europejskiego systemu obrony antyrakietowej. Bardzo ciekawe, ale ta polityka NATO właśnie w stosunku do Rosji, jeżeli chodzi o formę współpracy z Rosją w tym temacie, się wyraźnie usztywnia po katastrofie smoleńskiej. Następnie NATO w relacjach z Rosją, tak jak mówiłam, w ramach tej Rady Wspólnej podnosi problem zaufania, przejrzystości, przewidywalności oraz politycznej i militarnej wiarygodności. Prawda? Ciekawe, że właśnie zaraz po Smoleńsku wszystkie te obawy i te zastrzeżenia wypływają ze strony NATO. I w tym momencie Rosja zwiększa presję na NATO, stawia coraz większe i coraz bardziej nieracjonalne warunki, aż wreszcie zaczyna grozić. I w tym momencie NATO się jeszcze bardziej usztywnia i przyspiesza budowę tarczy antyrakietowej i Rosja w tym momencie decyduje się na konfrontację. Tak to wygląda w przeciągu tych właśnie lat 2009-2014. Krótko mówiąc, podsumowując, Polska jest spacyfikowana po Smoleńsku, ale Zachód jest ostrzeżony. I tutaj mamy groźby Rosji w stosunku do Polski. I to znowu wracam do 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Bardzo istotne, że tak jak mieliśmy wydarzenia na Westerplatte, potem mieliśmy wydarzenia 17 września, a w międzyczasie Rosja prowadzi ogromne manewry wojskowe, niespotykane od końca zimnej wojny. Pierwsze po 90. roku manewry wojskowe na taką skalę razem z Białorusią, tuż przy naszych granicach. I to jest właśnie ten moment, ten okres od 8 do 20 września 2009, kiedy Rosja po raz pierwszy trenuje symulowany nuklearny atak na Warszawę.
Także potem mamy podobny atak, był właśnie trenowany również teraz, potem 20 września 2013 roku, czyli podobne właśnie wywieranie presji na Polskę trenowaniem symulowanego ataku nuklearnego było powtórzone przez właśnie te Zjednoczone Siły Rosyjsko-Białoruskie we wrześniu 2013 roku. I tutaj mamy też, oczywiście Rosja się zbroi w okręgu kaliningradzkim. I co jest ciekawe, że my się nie zbroimy, ale oni na konto tego, że my możemy się zbroić, oni się faktycznie zbroją w Kaliningradzie, prawda? A no i tutaj mamy słynne wypowiedzi pana Żyrynowskiego, który no, po pierwsze mówi, że z Polski nic nie zostanie, a potem nawet twierdza, że no, Polska może ewentualnie się uratować, jeżeli wyjdzie z Unii Europejskiej i z NATO i wprowadzi język rosyjski jako drugi oficjalny. Także takie nam warunki stawia, że jeżeli wyjdziemy z Unii, wyjdziemy z NATO i wprowadzimy język rosyjski, to może nie rzucą tej bomby atomowej na Warszawę. Także tu już dochodzimy do ostatnich wydarzeń. Tutaj wszyscy Państwo pamiętacie te wydarzenia, ale przypomnij, podsumujmy sobie to. Wrzesień 2014, NATO na szczycie w Wales, teraz niedawno szczyt na początku września, ogłasza powołanie tak zwanej szpicy, czyli siły szybkiego reagowania, czyli 4000 żołnierzy natowskich ma być gotowych do obronienia nas. Ale wkrótce potem Niemcy zgłaszają nieprzygotowanie do tego typu szybkiej działalności, jak wiemy. I w międzyczasie administracja Obamy zatwierdza sprzedaż 40 pocisków manewrujących o zasięgu 250 mil, czyli 370 kilometrów. I Amerykanie piszą, że po raz pierwszy siły zbrojne Polski będą w stanie dosięgnąć Rosji. Tyle tylko, że te pociski, te 40 pocisków do tych naszych samolotów F-16, one jeszcze muszą być zatwierdzone na kilku poziomach i jeżeli w ogóle się pojawią, to za kilka lat. A w tej chwili mamy tylko treningowe pociski, czyli takie atrapy, tak? I teraz tak, szefowie sztabów krajów NATO podczas spotkania w Wilnie 28 września, czyli bardzo niedawno, wyrażają wątpliwość co do możliwości wdrożenia tego przyjętego planu działań na rzecz gotowości, czy właśnie tej szpicy, prawda? I wskazują na organizacyjne i finansowe trudności. Czyli nawet, i proszę Państwa, ta szpica, to że NATO nie zdecydowało się na zainstalowanie stałych baz i stałych sił bojowych w Polsce, to jest znowu kolejne zwycięstwo Rosji. Czyli ten szczyt z tego roku niejako utrwalił politykę demilitaryzacji naszego regionu, politykę demilitaryzacji Polski pod presją Rosji. Bo to, że powstała ruchoma szpica, a nie stałe bazy, to jest konkretnie działanie mające na celu zadowolić rosyjskie oczekiwania, żeby tu nie było stałych baz, żeby tu nie było, jak to się mówi, amerykańskich żołnierzy, boots on the ground. Nie. Czyli ten szczyt tegoroczny jak gdyby kontynuuje politykę utrzymywania strefy demilitaryzacyjnej w naszym rejonie. I co dalej? Październik tego roku, czyli już jesteśmy tutaj. 5 października sekretarz generalny NATO nowy odwiedza Polskę i zapewnia o natowskiej gwarancji bezpieczeństwa. Ale następnego dnia przedstawicielka amerykańskiego Departamentu Obrony przyznaje, że planowana tarcza antyrakietowa, ta zmodyfikowana, która ma powstać w Polsce do 2018 roku, nie chroni Polski przed rakietami z Moskwy. Okej? Także widzicie Państwo, w jakim jesteśmy położeniu. I tutaj chciałam już kończąc, chciałam nawiązać do polityki prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która była skierowana przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. I takie bym postawiła pytanie, czy Moskwa uzyskała międzynarodowe przyzwolenie na odbudowę imperialnej dominacji nad sąsiadami?
Bo wszystkie te lata, powiedzmy sobie od 2008 roku do dzisiaj, to jest ekspansja rosyjskiego imperializmu, przed którą konsekwentnie wszyscy ustępują na wszystkich frontach. I tutaj właśnie ta polityka historyczna jest bardzo ważnym narzędziem tej rosyjskiej ekspansji. I chciałam tu zwrócić uwagę, dlaczego to jest takie ważne. Dlatego, że dlaczego 2009 jest taki ważny? Dlatego, że to był taki moment przełomowy, kiedy świat mógł powiedzieć Rosji, że musi uznać swoje winy, musi przyznać się do ludobójstwa katyńskiego, musi przeprosić Polaków za zbrodnię katyńską, musi zrozumieć, że jej dominacja nad innymi jest złem. I świat tego nie zrobił. Świat Rosji pozwolił nie przeprosić, nie uznać swojej winy i nie rozliczyć się ze swoich zbrodni. I tutaj chciałam powiedzieć, że jest taka nauka, taka dyscyplina wiedzy, to się nazywa transitional justice, czyli jest spora wiedza dzisiaj międzynarodowa, jak umożliwić społeczeństwom, które doświadczyły ciężkich konfliktów militarnych i gdzie, w których to społeczeństwach żyją zbrodniarze i ofiary. I jak takie społeczeństwo skleić po takim konflikcie, żeby funkcjonowało jako spójna i efektywna wspólnota. I są takie wymogi, żeby coś takiego osiągnąć, są pewne wymogi uznane międzynarodowo, w prawie międzynarodowym jako kanony. Po pierwsze, należy ujawnić pełną prawdę o wszystkich takich zbrodniach masowych. Następnie należy dokonać gestu potępienia takich zbrodni w oczach opinii międzynarodowej. I należy te zbrodnie rozliczyć w jakikolwiek sposób, nawet symbolicznie, ale one muszą być rozliczone, one muszą być potępione. Jeżeli się tego nie zrobi, to te zbrodnie nie zostaną popełnione i w związku z tym w takim społeczeństwie jak Rosja można budować przekonanie, że oni mieli prawo mordować polskich oficerów, że oni mieli prawo do tych zbrodni stalinowskich, które popełnili, że to tak naprawdę ich nie obciąża, że w związku z tym system stalinowski to był system, który wychodził do ludzi i był dobry dla ludzi, a te zbrodnie to są usprawiedliwione, bo miały misję, prawda? I w związku z tym buduje się siłę moralną tego narodu właśnie na tym nierozliczonej zbrodni i na tej zakłamanej prawdzie. I dlatego ta wojna historyczna, dlatego ten rok 2009 jest taki krytyczny do tego, że Rosja zbudowała swoją siłę moralną na kłamstwie i na przestępstwie. I dlatego dzisiaj jest tak nam ciężko i nam trudno, bo myśmy nie byli w stanie, my jako Polacy, my jako Europejczycy, my jako społeczność międzynarodowa, nie byliśmy się w stanie przeciwstawić tej wojnie historycznej, w której Rosja walczyła o to, że była dobrym krajem, że była dobrym imperium i że te zbrodnie, które popełniła, są usprawiedliwione. Polityka antykatynia to jest usprawiedliwianie zbrodni, prawda? Pomyślmy, gdybyśmy tak pozwolili Niemcom usprawiedliwiać ich zbrodnie, to jest w ogóle niewyobrażalne, prawda? Niewyobrażalne. A Rosjanom pozwoliliśmy na to. Pozwoliliśmy, żeby w 2013 roku Europejski Sąd w Strasburgu wydał wyrok umywający ręce europejskie od zbrodni katyńskiej i pozwolił Rosjanom, żeby oni nie rozliczyli zbrodni katyńskiej w stosunku do rodzin katyńskich, żeby nas pognębić, żeby nas moralnie niszczyć i na tym budować swoją siłę. Także niestety to nie są rzeczy obojętne, to nie są rzeczy nieważne. Te rzeczy, my dzisiaj za to płacimy cenę, żeśmy nie mieli siły tego rozliczyć. Także i tu jest ważny też punkt, który podnoszą niektórzy publicyści zagraniczni amerykańscy. Oni twierdzą, że nie tylko myśmy nie rozliczyli Rosji, ale Zachód nie rozliczył Rosji. I dlatego, że w momencie, kiedy Związek Radziecki upadł, to Zachód był zwycięzcą w zimnej wojnie. I Zachód jako zwycięzca tej zimnej wojny nie zapewnił sobie, nie zagwarantował sobie tego zwycięstwa moralnego
nad Związkiem Radzieckim. I właśnie mówią tutaj, że w wyniku takich zaniechań strona zwycięska nie wyegzekwowała od Moskwy, żeby uznała swoją rolę jako okupanta i przestępcy wobec krajów podbitych, aby uznała swoją historyczną winę. Skoro tego nie zrobiła, to znaczy, że ma prawo kontynuowania takiego działania. To znaczy, że ma prawo nas okupować, to znaczy, że ma prawo nas dzisiaj kontrolować i że ma prawo zapewniać swoje bezpieczeństwo naszym kosztem. I ma prawo moralne do dominowania i okupowania innych. I to jest właśnie cel, który osiągnęła między innymi właśnie polityką historyczną. I to już konkluzja, że za pomocą presji, i tutaj mówię o różnych presjach, presja historyczna, polityczna, ekonomiczna, najróżniejsze narzędzia presji, psychologiczna, Rosja skutecznie blokuje zobowiązania sojusznicze NATO wobec Polski i wobec naszego regionu. W wyniku eliminacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego wprowadzono politykę kapitulacji wobec żądań Rosji, która doprowadziła do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Polski. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. To teraz czas na Państwa pytania i zabieranie głosu. Może tak puścimy od przodu do tyłu. Prośba tylko o nieprzekraczanie 3 minut. Niezwykły szacunek, fantastyczne życzenia dla przyszłej przewodniczącej Wspólnoty Polskiej w Stanach Zjednoczonych. Wierzę głęboko. Natomiast mam również gorącą prośbę o uwzględnienie w Pani materiałach następujących tematów. Pierwsze. Rosja od kilkunastu lat tradycyjnie likwiduje swoich niewygodnych politycznie ludzi w wypadkach lotniczych. Byłem świadkiem, jak zlikwidowała Aleksandra Lebiedzia, konkurenta Putina. Nie chcę, czas jest ograniczony, kilkunastu Rosjan zlikwidowano w tradycyjnie wypadkach lotniczych. Raz, dwa. Sugerowałbym, przepraszam bardzo, postudiowanie dzieł Lenina, który apelował o przywrócenie wolności narodom Syberii i narodom Kaukazu. To trzeba Rosjanom przypominać. To dwa. I trzy. Temat cui bono, zbrodnia smoleńska, bo to trzeba tak nazywać, była w interesie Gazpromu, czego dowód jest w kancelarii pana prezydenta Komorowskiego. Jest to raport uzasadniający absolutną konieczność rewizji pakietu porozumień gazowych z Rosją, anulowanie tego pakietu. Do dzisiaj nie ma odpowiedzi na ten raport. Tekst znajduje się w tych rurociągach. Zapraszam Państwa do zapoznania się. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te uwagi uwzględnie. Aha, może po 3-4 pytania. Tak. Dobry wieczór, Wiesław Abraham. Wspaniałe wystąpienie, ale mam jedno pytanie generalne. Cóż warte są traktaty międzynarodowe, skoro Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zagwarantowały Ukrainie za wyrzeczenie się broni atomowej nienaruszalność terytorialną tego kraju? Już nie chcę wracać do roku 1939, kiedy Francuzi i Anglicy zawiedli nas, bo po prostu potraktowali formalnie wypowiedzenie wojny i nic za tym nie poszło. To jest jedno pytanie, a drugie dotyczy tego, że myśmy sami w ostatnich latach rządów Platformy Obywatelskiej zlikwidowali swoją obronność, swoją armię. Nasza armia, proszę Państwa, zmieści się od biedy na Stadionie Narodowym.
Tak, ponieważ generalicja i tak nawieje wcześniej, w związku z tym ci naprawdę żołnierze, których zostało około 60 tysięcy, wepchną się na stadion. No i cóż, no i cóż. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli chodzi o te umowy, to no, chciałabym tak powiedzieć, że jako prawnik jest to niezwykle bolesne, że te międzynarodowe umowy są tak często nie tylko łamane, ale wręcz ignorowane. I, ale przyznam, że taką lekcję właśnie realizmu, nazwijmy to, właśnie usłyszałam kiedyś na seminarium praw człowieka w Stanach, gdzie taka właśnie działaczka praw człowieka powiedziała, że proszę Państwa, jak bardzo, bez względu na to, jak duże mamy osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka, a to zawsze decydująca jest polityka i siła polityczna. Czyli właśnie my musimy pamiętać, że no takie są realia, umowy umowami, ale siła polityczna jest decydująca zawsze. I tu właśnie chciałam nawiązać do tego, co mówiłam na początku, że siła polityczna często się bierze z nacisku. I ten nacisk my jako Polacy możemy wywierać. Możemy wywierać w Anglii, gdzie jest nas dużo, możemy wywierać w Ameryce, gdzie też nas jest dużo. Czy to będzie wystarczający nacisk? Nie wiem. Jeżeli osiągniemy przez ten nacisk, powiedzmy sobie, nie 100%, a 30%, no to jest 30%. Ha, dziękuję. Ciężkie zadanie, ciężkie zadanie. Ale trzeba sobie zdawać sprawę właśnie z tego, że w tych relacjach międzynarodowych ta siła, ten nacisk, dokładnie to, co robi Rosja. Rosja używa nacisku, prawda? Różnych form, różnych metod i to bardzo, że tak powiem, kompleksowych nacisków na różnych frontach. I używa siły militarnej tylko punktowo i ograniczenie, bo nie musi, bo używa nacisku politycznego. Ale my też mamy w ręku to narzędzie. Tylko my po prostu nie przychodzi nam do głowy, że w ogóle stać nas na to, żeby go używać. Dziękuję bardzo. Okay. Teresa Bochwic, ja chciałam pani wyrazić wielki, wielki szacunek, uznanie i podziękowanie za to. Czytałam też pani jakieś teksty, zawsze znakomite, jasne i przede wszystkim wspaniałym językiem polskim. Teraz też mówiła pani do nas takim językiem, że po prostu aż człowiek się kąpie jak w krynicy świeżości po tych strasznych, strasznych tych, takich jąkaniach się i takich okropnych jakichś bełkotach wszędzie i polityków i różnych innych ludzi, którzy występują publicznie. Także z wielkim zachwytem tego wszystkiego wysłuchałam. Ma pani rację. To są bardzo... Ta ostatnia uwaga była bardzo cenna. To jest niesłychanie ważne nauczyć się i tego naprawdę my jako Polacy powinniśmy się nauczyć. Mówić czego chcemy, nauczyć się mówić nie i nauczyć się cenić to, że na przykład coś można załatwić w 10, 20, 30 czy 50%. Że nie zawsze to jest wszystko albo nic, tylko trochę to też jest dużo. I to jest takie wielkie zadanie przed nami. A tutaj drobną mam propozycję. Pani pokazała takie kółeczka, co było zaraz bezpośrednio po katastrofie, jako pierwsze kółeczko takie tam narysowane, że to był... Ja bym tam napisała wprost. Przekaz po 15 minutach marszałka obecnie Sikorskiego, że mówić o tym, że były naciski. Teoria nacisków. Bo tam pani napisała tam, że jest teoria nacisków, ale żeby jednak to wyraźnie powiedzieć. 15 minut po. Już było wszystko wiadomo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, tam pan Bujnowski. Aha, okay. Proszę. Tak. Czy pani ma nadzieję, że świat się będzie rozwijał ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie, tak jak wiek XX? To kosztowało może krwi, może cierpienia i wszystkich innych dolegliwości naszej ziemskiej egzystencji. Dajmy sobie szansę. Czy pani ma taką nadzieję, że ONZ i wszystkie światowe organizacje obronią nas przed strasznymi zbrodniami? Okay. Dziękuję. Okej, po pierwsze my sami musimy się obronić. To jest w ogóle warunek podstawowy. Okej? Podstawowy. Po drugie, ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Myślę, że cały świat chce
żeby to była ewolucja. Ale proszę Państwa, my nie mamy wpływu na decyzję pana Putina i musimy się zawsze liczyć, że w społeczności międzynarodowej będą liderzy, którzy będą chcieli robić to rewolucyjnie i my nie mamy na to żadnego wpływu. Okay? Musimy się zawsze z tym liczyć. Tak. Janusz Bujnowski. Dziękuję bardzo za tak szczegółowe i trafne podsumowanie tych spraw, a jednocześnie wspomnienie, że tragedia smoleńska była tym przełomem w stosunkach NATO-Rosja i tutaj w Polsce i na świecie prowadzi się dosyć intensywne badania i odkrywa się coraz więcej o tragedii smoleńskiej. Szczególnie konferencje prowadzone tutaj przez obecnego profesora Piotra Witakowskiego, która już trzecia w tym roku się odbyła. Nasz twórca konferencji smoleńskiej. Witamy i dziękujemy bardzo. I właśnie ten magazyn dużo mówi o tych konferencjach i podsumowaniach i jak dochodzimy do prawdy i jesteśmy naprawdę bardzo mocno w tym zaawansowani. Ja przekażę może mikrofon profesorowi, bo on chciał powiedzieć coś jeszcze. I tutaj mamy parę kopii materiałów konferencyjnych drugiej konferencji smoleńskiej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, powinny jeszcze być materiały drugiej konferencji smoleńskiej, jak również streszczenie tego obszernego materiału właśnie w tym wydawnictwie Lotnictwo, które streszcza materiały z drugiej konferencji smoleńskiej. Panie profesorze, prosimy. Bardzo dziękuję. Ja przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na to, co pani tutaj nam przywołała, czyli powołanie tej Rady Rosja-NATO. I jakoś tak bez większego wnikania w szczegóły tej Rady przeszła pani do porządku dziennego nad tym. A ja chciałem się dowiedzieć, proszę, jeżeli pani wie, wyjaśnić nam, co NATO zrobiło w ramach właśnie tej Rady, wtedy, kiedy akurat zajmowała Rosja Krym. Co NATO zrobiło wtedy, kiedy akurat Rosja wchodziła do Donbasu? Przecież dysponowała właśnie takim samym uprawnieniem jak Rosja wobec NATO, to NATO wobec Rosji, prawda? Co NATO zrobiło w tej Radzie, proszę? Zrobiło. Zawiesiło swoje stosunki z Rosją. Ta Rada w tej chwili nie działa. Stosunki zostały zawieszone właśnie po agresji na Krym. To znaczy, krótko mówiąc, nic nie zrobiło. No, formalnie zerwała stosunki. No. No, to znaczy zawiesiło po prostu swoje funkcjonowanie przez zaniechanie dalszego udziału. Natomiast można było wykorzystać ten organ do wpływania bezpośrednio na politykę Rosji, do monitorowania tego, co Rosja robi. I nie tylko po prostu można było wykorzystywać drony i satelity do obserwacji, ale jednocześnie można było wykorzystywać swoich własnych polityków do nacisku na Rosję, żeby zmieniła swoje postępowanie. To prawda. Jakoś nie słyszałem o tym. Tak, tak, zdecydowanie. To żadnych tego typu konkretnych kroków nie podjęto. Ok? Co narobiła ta Rada samym istnieniem, to narobiła. Tak. Prawda? Bo stworzyła sytuację, w której Rosja była partnerem demokratycznego układu obronnego i stworzyła wrażenie, że Rosja jest krajem, z którym można układać się międzynarodowo. Tak. I co jest ciekawe jeszcze w ramach tej Rady Rosja-NATO, że oryginalnie to Rosja miała negocjować z przedstawicielem wszystkich członków NATO. Czyli krótko mówiąc, NATO miało swoje stanowisko i przedstawiciel NATO prowadził rozmowy z Rosją. I Rosja cały czas dążyła do tego, żeby nie musiała negocjować z przedstawicielami wszystkich, tylko żeby mogła negocjować z każdym członkiem osobno. Żeby mogła, powiedzmy, tworzyć tam różne kluby, koalicje i wpływać na stanowisko tak, żeby mieć większość, która jej by sprzyjała. Także tego typu polityka była właśnie... Bardzo proszę. Proszę. Dziękujemy serdecznie pani prelegentce za spotkanie w Warszawie, w sercu Polski. Mam jedno tylko pytanie w zasadzie, ale podstawowe. Tragedia smoleńska wstrząsnęła nie tylko Polską, ale też i świata. I jesteśmy
przed światem w wielkiej próbie. Jak ta sprawa w zasadzie nie wyjaśniana dość rzetelnie się rozwinie? Czy jest możliwość w najbliższym chyba czasie, żeby powołać komisję międzynarodową? Bo to, co się dzieje od 4 lat, już 5. rok, nie wróży uczciwego zakończenia, dochodzenia w tej sprawie. Dziękuję. Tak, proszę Państwa, odnośnie Komisji Międzynarodowej. Znowu, to jest zależne od uwarunkowań politycznych. Ja zrobiłam taką analizę katastrof, w których ginęły głowy państwa w przeszłości. I to wszystko były mordy polityczne. A tam 4 przypadki i w każdym przypadku był mord polityczny. Bezpośrednio po katastrofie zawsze to było ogłaszane jako wypadek, błąd pilota i tak dalej, i tak dalej. Potrzeba było mniej więcej od 10 do 20 lat, żeby układ polityczny na tyle się zmienił, żeby można było w sposób obiektywny wrócić do badania tych wypadków. Także no, doświadczenie mówi, że my mamy 4,5 roku, prawda? Możliwe, że jeszcze drugie tyle potrzeba, żebyśmy dojrzeli do tego, żebyśmy mogli obiektywnie i rzetelnie zbadać wszystkie aspekty tej tragedii. Słusznie pani wykazała w swoim wystąpieniu, że zostaliśmy zostawieni na lodzie, zostaliśmy bez wsparcia naszych sojuszników w wyjaśnieniu tragedii smoleńskiej i całego tego konfliktu z Rosją. Nie jest to pierwszy raz w historii II wojny światowej. Pokazuje, że długo nasi sojusznicy akceptowali rosyjskie wyjaśnienia, że to była zbrodnia niemiecka w Katyniu. To pokazuje, moim zdaniem, że jeżeli sami Polacy nie stworzymy silnego rządu, który potrafi reprezentować polskie interesy, to nikt nam dobrowolnie nie udzieli tej pomocy. Musimy się sami domagać. A żeby stworzyć taki rząd, to musimy wygrać walkę o nasze społeczeństwo, wygrać wybory. Tu jest moja prośba do pani. Obserwując Stany Zjednoczone, wydaje mi się, że jej siła polega na tym, że to społeczeństwo potrafi się zorganizować. Jak czytałem, jak są zorganizowane wybory w Stanach Zjednoczonych, to marzyłem o tym, żeby ktoś w Polsce potrafił tak zorganizować to. W związku z tym prośba, żeby pani podzieliła się z nami, skupiła może uwagę poprzez Polonię Amerykańską, żeby nam udzielić wsparcia, jak zorganizować wybory, żeby je wygrać, żeby polski patriotyzm mógł się przebić na szczyty. Dziękuję. Dziękuję. A ja, proszę Państwa, pochodzę ze stanu, mieszkam w stanie Ohio. I to jest stan, w którym sfałszowano wybory prezydenckie drugiej kadencji George'a Busha. I sfałszowano te wybory na poziomie powiatu. A najważniejszy powiat w stanie Ohio, zresztą jest decyzja Sądu Najwyższego w tej sprawie, te wybory na tym poziomie zostały na tyle sfałszowane, że cały stan Ohio przeszedł na stronę George'a Busha i dzięki temu on wygrał te wybory. Także w moim stanie jest bardzo dużo doświadczenia, jak zabezpieczać się przed różnego rodzaju manipulacjami wyborczymi. I najtrudniejsze okazuje się ochronienie wyborów na poziomie zbiorczym, na poziomie serwerów, krótko mówiąc, które wszystkie te dane zliczają. Także są różne metody tego zabezpieczenia, ale ja właśnie słyszałam ostatnio, że Polska Komisja Wyborcza pozwoliła robić kopie z oświadczeń zbiorczych
protokołów z poszczególnych komisji wyborczych. Także to jest bardzo cenne i uważam, że to jest bardzo ważny krok, żeby wszystkie komisje, żeby mieć kopię tych protokołów zbiorczych ze wszystkich komisji, bo wtedy bez względu na to, na jakich serwerach to jest liczone i kto tymi serwerami manipuluje, to ma się kopię oryginałów i można to wtedy zweryfikować. Także tu są różne metody, ale ta ostatnia wiadomość uważam jest dobra, że komisja wyborcza właśnie zgodziła się, czy poparła to i w związku z tym trzeba to wykorzystać. Dziękuję. Dzień dobry, Maciej Świrski, Reduta Dobrego Imienia. Chciałbym podziękować pani mecenas za to wystąpienie i równocześnie słuchając miałem takie wrażenie, czy przeświadczenie, czy nabierałem przekonania, że nie będzie pokoju na świecie, dopóki Rosja będzie istnieć w obecnej formie. Znaczy, bo jeżeli spojrzymy na wszystkie konflikty w zasadzie, które się rozgrywają we współczesnym świecie, te najważniejsze, także gdzieś w tej Syrii, prawda, Rosjanie swoje łapki maczają. W związku z czym staje się aktualne dalej stwierdzenie Ronalda Reagana o Imperium Zła, prawda, że to jest tak naprawdę Imperium Zła, no, ZSRR bis. Jeżeli tak, no stąd pytanie, jak współczesne elity amerykańskie, te które z jednej i z drugiej strony tej sceny politycznej amerykańskiej, patrzą na Rosję współczesną, z perspektywy tych już 6 lat rządów Obamy i tej administracji i czy w ogóle istnieje szansa resetu w drugą stronę, czyli zdania sobie sprawy z tego, że trzeba zmienić całkowicie stosunek do Rosji, tej jaką widzimy dzisiaj i spróbować odbudować wolny świat czy koalicję wolnego świata w tej dawnej zimnowojennej formie. Dziękuję. Dziękuję. To troszkę trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że muszę panu odpowiedzieć, że z mojego doświadczenia, bądź z mojej perspektywy, Ameryka nie zdaje sobie sprawy ze stanu, w jakim znajduje się Rosja, a ze stanu moralnego, załóżmy, w jakim znajduje się Rosja. Do dzisiaj w Ameryce jest bardzo wielu intelektualistów, wiodących intelektualistów, którzy zajmują rosyjskie stanowisko, że tak powiem, podkreślają wyższość moralną rosyjskich argumentów nad, powiedzmy sobie, problemem ukraińskim czy natowskim. I wpływy Rosji w elitach intelektualnych Stanów Zjednoczonych są ogromne. Ogromne. Ja przypuszczam, że to nie jest bez przyczyny, że Rosja nad tym skutecznie i długo pracuje, żeby ośrodki opiniotwórcze reprezentowały rosyjski punkt widzenia. I to jest bardzo, bardzo silne i bardzo obecne w rosyjskich mediach i w wiodących ośrodkach intelektualnych. Także no, niestety z tego punktu widzenia mamy jeszcze daleką drogę. Tak, bardzo proszę. Chciałabym, przepraszam, może ja zaraz przekażę mikrofon. Chciałabym zadać pytanie związane z naszą rozmową, którą odbyłyśmy w lecie, bezpośrednio po katastrofie malezyjskiego samolotu. Wówczas pojawił się znacznie różny od dotychczasowego kontekst w stosunku do katastrofy smoleńskiej. Na ile te nadzieje związane z ponownym rozpatrzeniem obu tych katastrof i analizy porównawczej okazały się bezzasadne, płonne, na ile się rozwiały, a na ile być może nie docierają do nas w dostatecznej formie tutaj w Polsce sygnały z Holandii i z krajów zaangażowanych w prowadzenie śledztwa. I na ile również może być ten problem rozpatrywany w kontekście ostrzeżenia wobec Zachodu, które po 10 kwietnia, jak pani wypunktowała w referacie, miało miejsce. Prawda? Czyli prorosyjska sytuacja w Polsce, ale ostrzeżenie dla Zachodu. Jak to tutaj można postrzegać w relacjach ten problem? Dziękuję uprzejmie. No właśnie, jeżeli chodzi o ten samolot malezyjski, to ostatnio mieliśmy raport prokuratury, która prowadzi śledztwo. I ten raport był, przekaz tego raportu był, że nie ma wystarczających dowodów, żeby postawić jakąkolwiek tezę. Także to był raport bardzo niepokojący, który w mojej ocenie świadczy o tym, że komisja śledcza badająca
tragedię malezyjską, jest poddawana wielkim naciskom politycznym. Bo jest interpretacja, można powiedzieć, amerykańska, gdyż Amerykanie od razu zaznaczyli, że to było zestrzelone przez separatystów rosyjskich z rosyjskiego Buka, prawda? Następnie Rosjanie to całkowicie podważyli i powiedzieli, że to było zestrzelone z ukraińskiego myśliwca, prawda? Czyli mamy, krótko mówiąc, argumentację między dwoma mocarstwami. I w tym momencie, prawda, kolejny raz schodzi na dalszy plan, bo pytanie jest, komu opłaca się pójść w którą stronę tak naprawdę? Ja to tak odbieram, szczególnie właśnie to ostatnie oświadczenie, w którym stwierdzono, że my nie wiemy, co się stało, prawda? My nie wiemy, co się stało, czyli poczekajmy, odłóżmy tą decyzję na później, bo jakiej byśmy nie podjęli, to zawsze się komuś narazimy, więc może na razie lepiej nie wiedzieć, prawda? Czyli znowu ten wymiar polityczny tutaj dominuje. W takim razie nasze nadzieje związane z Międzynarodową Komisją? A nadzieje zależą od tego, czy i jaki nacisk jesteśmy w stanie wywrzeć, zarówno w sytuację w kraju, jak i za granicą. To jest wprost proporcjonalne do naszej możliwości i zdolności naciskania na podejmowanie tej właściwych decyzji. Czyli zależy tylko i wyłącznie od nas. Nie, rząd, to nie zależy od polskiego rządu, to zależy od nas, na ile my od tego rządu tego będziemy mogli wyegzekwować. Strzelili rebelianci. Tak. Nie wiadomo kto. Najlepiej nie wiedzieć kto, bo po co się komuś narażać? Albo jednemu dużemu mocarstwu, albo drugiemu. Ja chciałem Ci podziękować za kompetentny wykład i zapytać Panią, czy, to takie głupie pytanie, czy Kongres Polonii Amerykańskiej nie przystąpił do polskich wyborów za pół roku? A pani jak na ministra sprawiedliwości, może zarazem na ministra obrony narodowej, bo my nie mamy kandydatów. A ja tak mówię, dlatego że ja też jestem związany trochę z Nowym Jorkiem, bo ja też tam mieszkałem przez 3 lata, ale wróciłem po stanie wojennym. I ja podziwiam, jak pani, jak osoby, które tam zostały, się rozwinęły w Ameryce, a myśmy tutaj po prostu zamknęli się w sobie. No dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale proszę tego tak nie odbierać. Po prostu. Ja mam nadzieję, że będzie jakaś siła w następnych wyborach, na którą wszyscy zagłosujemy, bo w tej chwili się my wszyscy wahamy. Dziękuję. No ja bym powiedziała, że nie jest tak, że państwo, wy żyjecie, jesteście w innych warunkach, w innym środowisku i to, że tutaj jest tak ciężko, to nie jest wyłącznie wasza wina, dlatego że tutaj na tym terenie działa Rosja, działa bardzo intensywnie, zresztą nie tylko Rosja, działają różne siły i interesy, które efektem tego działania jest właśnie taka niemoc i takie poczucie właśnie stagnacji, o którym pan tu mówił, ale to nie jest wasza wina, to jest efekt. Efekt działań skierowanych na to, żebyśmy my się tak tu czuli. Także nie można się poddawać. Coś pozytywnego powiedzieć. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale po dziwnej zresztą dyskusji w klubie w sprawie monitoringu wyborczego, gdzie między innymi to była rozmowa z panią Anną Sikorą, odpowiedzialną za to spisu. W porządku chronologicznym Państwowa Komisja Wyborcza wycofała się z tego dziwnego, nieformalnego, niekonstytucyjnego zakazu kopiowania protokołów. I pani Sikora i ja dostaliśmy bardzo dużo maili i telefonów w tej sprawie. Wszyscy byli przekonani, że to dzięki tej dyskusji, więc dyskutujmy w klubie, może czasem się jakiś cud stanie. Dzień dobry. Pani prelekcja jest bardzo logicznie i precyzyjnie ułożona i tam jest wielokrotne powtarzanie niektórych elementów i pozwala to na dość precyzyjne wyrobienie sobie obrazu tych wszystkich stosunków. Ponieważ jest to tak logiczne, to pozwoli pani, że powiem, czego mi tam brakuje i prosiłbym o komentarz. Otóż tam jest wskazanych 3 graczy. Polska na marginesie jako obiekt, Rosja, Stany Zjednoczone, nie NATO, Stany Zjednoczone.
nie ma tam tego, czego mi brakuje, mianowicie Europy, która moim zdaniem od 92 roku, kiedy przyjęła formułę komunistyczną Spinelliego, gra z Rosją przeciwko Ameryce. Przecież awans Tuska, te wszystkie rzeczy, które działy się, reakcja zachodniej Europy, zaznaczam, zachodniej Europy, sprawa Mistrali, to są wszystko działania Rosji, przepraszam, Europy Zachodniej, czyli Unii Europejskiej, bardzo na rękę Rosji, wypychające Stany Zjednoczone, praktycznie biorąc z NATO. W związku z tym, jaki jest w tej układance udział Unii Europejskiej jako teoretycznie naszego partnera? Dziękuję. To znaczy, ja bym powiedziała w ten sposób, że stanowisko Unii Europejskiej jest często reprezentowane przez członkostwo tych krajów w NATO. I tak na przykład wspomniałam, że na szczycie w Bukareszcie interes Rosji był reprezentowany konkretnie przez członka NATO, jakim są Niemcy. Prawda? Czyli Rosja, nie tylko zresztą Niemcy, Rosja wpływa na poszczególne kraje, które są członkami NATO i są członkami Unii Europejskiej i w ten sposób kreuje pewien blok głosów w ramach NATO na korzyść Rosji. Także tu, a jeszcze chciałam powiedzieć w ten sposób, że za rządu Donalda Tuska, kiedy zorientowano się, że Rosja rozgrywa NATO, to wówczas podjęto próbę budowy europejskich sił zbrojnych. I to był niejako równoległy projekt poza NATO. I właśnie rząd Tuska bardzo stawiał na budowanie europejskich sił zbrojnych, z tym, że właśnie w czasie swojej kadencji, to nawet było ciekawy artykuł krytykujący tą strategię, ale nie dlatego, że rząd Tuska chciał budować europejskie siły zbrojne. To było uważane za dobry pomysł. Natomiast krytykowany był fakt, że on się koncentrował na budowie tak zwanych headquarters, jak to się mówi po polsku, nie, zarządu, czyli struktury zarządzającej. Czyli zamiast się skoncentrować na budowaniu sił zbrojnych europejskich, to on się zaczął koncentrować na budowaniu zarządu tych sił zbrojnych. Czyli zamiast od dołu zaczął od góry. Gdyby zaczął od dołu, może by miał lepsze efekty. Także ten kierunek był właśnie poruszany w kontekście alternatywy dla NATO właśnie. Niemniej to jest zdecydowany problem, ale proszę zauważyć, że to rozgrywanie Europy przeciwko Ameryce to też jest okres ostatnich lat. To nie jest tak, że to trwa od 90 roku. To jest szczególnie nasiliło się właśnie w okresie po 2008. Powołanie Europejskiej Armii po likwidacji Armii Krajowej, armii suwerennych państw jest w programie wspólnego od 1941 roku jako podstawowy warunek zjednoczenia Unii Europejskiej. Likwidacja krajowych armii i utworzenie armii europejskiej po to, żeby można było pacyfikować nieposłuszne kraje. Nie będzie żadnej armii europejskiej. No ale na dzień dzisiejszy nie ma żadnej armii europejskiej. Tak, nie doszło. Ten projekt nie został zrealizowany. Okay. Jeśli można. Tak, panie profesorze. Myślę, że nie mamy wpływu na tak wysokie poziomy Unia Europejska, NATO. W każdym razie nasz wpływ będzie tutaj bardzo znikomy, ale to, co jest w zasięgu naszych możliwości, trzeba po prostu jak najszybciej brać swoje ręce. I chyba najważniejszą sprawą, jaka jest przed nami, to jest po prostu zorganizowanie uczciwych, niesfałszowanych wyborów, takich, które będą dawały gwarancję, że one nie są sfałszowane. I czy to jest w ogóle możliwe? W dobie informatyzacji jest to bardzo łatwe. Pragnę tutaj zwrócić uwagę, że w jednej sprawie nigdy nie mamy w kraju, zresztą nie tylko w naszym, ale w żadnym kraju nie ma wątpliwości. Mianowicie, jeżeli lokujemy swoje pieniądze w jakimś banku, korzystamy z bankomatów, nie słyszałem nigdy, żeby ktoś narzekał, że na przykład, no nie wiem, następuje po prostu błędne działanie bankomatów, że jego pieniądze z konta wypłynęły
Takich głosów się nie słyszy. Ten system bankowy jest po prostu tak dobrze już ugruntowany pod względem informatycznym, tak dobrze już osadzony, że może być wzorem po prostu dla zorganizowania systemu wyborczego. Nie ma żadnego problemu, żeby każdy wyborca dysponował taką kartą, jaką dysponuje po prostu przy korzystaniu z bankomatu czy w sklepie. I żeby taką kartę bezpośrednio wykorzystać w wyborach w taki sposób, że wyniki wyboru będą natychmiast widoczne, bez konieczności przeliczania. Co więcej, że w ogóle nie będzie możliwe oddanie nieważnego głosu. W ogóle nie będzie możliwe. To jest po prostu banalnie proste. Taki system został przeze mnie zaproponowany. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to chętnie przekażę szczegóły. Na razie te szczegóły zachowałem jeszcze dla siebie, bo są te kwestie analizowane jeszcze przez różnych polityków. Być może po prostu nie czas jeszcze o nich mówić szczegółowo. Dziękuję. Dziękuję, panie profesorze. Okej, to jeszcze mamy, mamy dwa pytania i kończymy, dobrze? Dobrze? Proszę bardzo. Jeżeli można, to jeszcze trzecie pytanie związane z pani wspaniałym referatem na ostatniej konferencji. Tak precyzyjnego referatu już dawno nie słyszałem. Wypunktowane wszystkie formy mataczenia, ale jednocześnie zestawiłem sobie z taką audycją radiową Radia Maryja, gdzie mówiono o kościele wyborczym, o takiej książce, która wyszła i też pokazuje po prostu, jak wyborcza robi wodę z mózgu od wielu już lat. I teraz pytanie do pani. Czy jakoś można te wyprane mózgi jeszcze pobrudzić patriotyzmem, pobrudzić rozsądnym myśleniem? Bo jeden ze słuchaczy powiedział tak. Mój brat już od kilku lat nie czyta Wyborczej, ale on ciągle myśli sposobem Wyborczej po prostu. Jaki jest sposób na Wyborczą? No właśnie. Zgadza się, więc to jest rzeczywiście wielkie wyzwanie dla nas tutaj. Był taki okres, jak przyjeżdżałam, to w autobusie ludzie, którzy czytali Wyborczą, byli w jakiś sposób odczuwali presję osób obok, żeby tego nie robili. Był taki okres. Natomiast teraz jak przyjechałam, to widzę dużo Wyborczej i bez żadnego problemu wszyscy czytają. Także ciekawe zjawisko. No właśnie. Niemniej jak dotrzeć do osób, które czytają Gazetę Wyborczą? Ja uważam, że można i że jest szansa, tylko wydaje mi się, że to trzeba robić poza kontekstem politycznym, bo jeżeli wszystko, co mówimy, to oni oceniają, że my mamy w tym polityczny interes, to eliminują. Natomiast gdyby z nimi porozmawiać, że tak powiem, w kontekście apolitycznym, to wtedy można by mieć jakiś intelektualny dialog, tylko dzisiaj każdy jest albo zielony, albo czerwony, albo biały, albo czarny, prawda? I w związku z tym nie ma nikogo pośrodku, kto by taki dialog mógł umożliwić. No właśnie, także dobrze. Jeszcze. Tak. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie związane właśnie z katastrofą smoleńską. Jak można, zacznę inaczej. Żadna komisja, ani komisje powoływane naukowe i tak dalej, nic nie dadzą, jeżeli my jako obywatele nie zmusimy komisji pana Laska do odpowiedzi na właśnie na tego. Czy my mamy jakiś wpływ na to, czy nie? No, pan Lasek nawet został ostatnio zmuszony przez decyzję sądową, żeby odpowiedział na zadane pytanie na temat przyspieszenia 100G z raportu oficjalnego. Ale on z naszych podatków jest. No ja rozumiem, ale... Nie ma możliwości takiej. Ale proszę pamiętać, że jego zadaniem nie jest odpowiadanie na pytanie, tylko jego zadaniem jest formułowanie tak odpowiedzi, żeby uzasadnić swój punkt widzenia. Dlatego też odpowiedzi pana Laska nie są tak naprawdę merytoryczną odpowiedzią, bo jego zadaniem jest nas przekonywać do jego wersji. Czyli cokolwiek on nie odpowie, to będzie to tak skonstruowane, żeby wesprzeć jego wersję. Prawda? Także to jest ten problem. Zresztą on nawet tego nie ukrywa. Panie Januszu, prosimy. Chciałem coś powiedzieć o wyborach, prawda? Bo ja jeszcze wyjechałem z Polski przed stanem wojennym i byłem w Ameryce i w Kanadzie. I obserwuję, i to są jakieś zasadnicze różnice. Tam są systemy jednomandatowe, a tu są wielomandatowe. I to właśnie jest powodem ogromnych matac, przekrętów i
oszustw takich politycznych. Bo jak widzimy, co się dzieje, 10 partii, na każdej po 10 nazwisk, jakie wielkie możliwości są oszustw. Gdzieś dostawić krzyżyk, jakieś inne karty podrzucić i tak dalej. Ostatnio, jak tu były wybory do Parlamentu Europejskiego, w Kanadzie były wybory do Parlamentu rządu Parlamentu Ontaryjskiego. Jak to wyglądało? Dostajemy małą kartkę, na której jest 5 nazwisk i 5 kółek. Jedną kartkę małą. Tą kartkę się czyli tylko jedno nazwisko się krzyżykiem zakreśla. Idzie się do czytnika, albo inaczej powiedzieć komputera. Wkłada się, on połyka, nie ma żadnej urny, nic. Od razu wyniki są znane. I to są takie prawy, bo to są wstępne, nie te decydujące w danym, tylko można 2 tygodnie przed tym co dzień głosować. Tak. Także mogłem połączyć jedne i drugie wybory, bo one były w tym samym czasie. Więc żeby coś u nas takiego było, nie byłoby możliwości żadnych matac praktycznie. To znaczy, ja bym powiedziała tak, że jest dużo różnych opcji, prawda? Także to w tym momencie my tu tego nie rozstrzygniemy. Na pewno warto i trzeba dopilnować i mieć swoich ludzi w każdej komisji wyborczej. To jest na pewno bardzo ważne. Metod zabezpieczenia jest bardzo dużo, bo technologia jest dostępna. Także tutaj potrzeba eksperckiej komisji, która zadecyduje, jaka metoda najlepsza. Proszę Państwa, ja bym chciała już... Aha, jeszcze pytanie, tak? Jeszcze tylko ostatnie pytanie, okej? Okay? Nie, już tylko mój mały głos do dyskusji o polityce historycznej. Dwójka moich znajomych maturzystów na pytanie o 11 listopada, z niczym mi się to nie kojarzy. Szkoła, edukacja, musimy się wychować. No dziękuję. Tak. No tak, to już jest wyłącznie nasza wina. Ja na zakończenie tylko chciałam powiedzieć Państwu, że mój mąż, profesor Binienda, jak to było ogłoszone w sierpniu, tutaj został zaproszony do komisji ekspertów przy Białym Domu i oni pracowali nad właśnie raportem, który przedstawił rekomendacje dla administracji prezydenta Obamy, jak rozwijać przemysł manufacturing, to jest rzemieślniczy. Jak rozwijać przemysł amerykański najlepiej, prawda? Jak zastosować najwyższe technologie w przemyśle? Tak ujmujmy to w skrócie. No i właśnie parę dni temu ten raport się ukazał. Ja mam go tutaj ze sobą, jakby ktoś był zainteresowany. Także jest dostępny na stronie Białego Domu i właśnie ten projekt został zakończony. Także tu chciałam poinformować o tym zakończeniu. I z tym właśnie chciałam bardzo Państwu podziękować za obecność dzisiaj tutaj i za całą serię ciekawych pytań. No i zakończyć apelem, żebyśmy nie mówili, że my nic nie możemy. My dużo możemy. Proszę pamiętać. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A propos wyborów, chcę powiedzieć, że po wyborach samorządowych chcę zrobić tu spotkanie ludzi profesjonalnie zainteresowanych monitoringiem wyborczym i sposobem obliczania głosów. A ja chciałabym zaprosić na pikietę. A właściwie tak, proszę Państwa, a propos, myślę, że to jest najlepszy moment, ażeby ogłosić, że spotkanie, forum dyskusyjne pod tytułem Pilnujmy wyborów 2014 odbędzie się na Patelni przy metrze Centrum 4 listopada od godziny 17 na pewno, a być może nawet odrobinę wcześniej w ramach Telewizji Republika. Wśród nas jest już wielu dyskutantów, którzy zapowiedzieli swój udział. Pani Teresa Bochwic już naprzód też chce nas zachęcić, ażebyśmy na pewno byli. I pan Maciej Świrski. I pan Maciej Świrski, abyśmy byli i włączyli się do akcji pilnowania uczciwych wyborów. Wszystko tam usłyszymy i mam nadzieję, że zdopingujemy się do tego właśnie. Zapraszamy. Republika 4 listopada. Z tego relację, którą puści później, a być może uda się część puścić online. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.